Turek. Nowoczesna i funkcjonalna taka jest hala sportowa otwarta przy Zespole Szkół Technicznych w Turku. Inwestycja będzie służyć uczniom, nauczycielom, sportowcom i mieszkańcom powiatu. Nową halę uroczyście oddano do użytku. To jeden z największych tego typu obiektów w Wielkopolsce, mówił Mariusz Sańko, starosta turecki. A teraz proszę Państwa, wspólnymi siłami. Powstał nowy obiekt funkcjonalny, poprawiający w sposób znaczny standardy kształcenia w placówce oświatowej, dosyć istotnej placówce oświatowej dla powiatu tureckiego, gdyż kształcącej blisko 1800 uczniów i słuchaczy, więc dość duży potencjał, który zasili wkrótce rynek pracy. I chcemy tej młodzieży zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki, takie, żeby zachęcić w ogóle do kształcenia się w szkołach technicznych, żeby pokazać, że te szkoły techniczne mają również oprócz tego zaplecza zawodowego, mają tą infrastrukturę sportową. Budowa hali to inwestycja w zdrowie, nowoczesność i przyszłość, mówił przedstawiciel białoruskiej ambasady. To świetna inwestycja, zakończenie realizacji budownictwa tego obiektu, inwestycja w zdrowie, inwestycja w nowoczesność, inwestycja w młodzież, oczywiście inwestycja w przyszłość i spodziewamy się, że te kontakty, które już zaczęli się między powiatem tureckim, ambasadą białoruską, również będą sprzyjać i rozwoju takiej współpracy w szerokim zakresie powiatu z Republiką Białoruś. Będziemy spodziewać się, że te technologie, które tu wykorzystane w tym obiekcie, również będą w jakiś sposób korzystne i dla Białorusi. Podczas budowy hali wykorzystano nowoczesne technologie, dzięki temu maleją koszty jej utrzymania, podkreślał Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. To jest ewenement w skali województwa, pierwsza tego typu hala. Ona w swoim wnętrzu właściwie nie różni się zbytnio od standardowych sal. I dopiero świadomość, że tutaj właśnie cała technologia zastosowana, technologia pasywna jest istotą tej hali, właśnie sprawia to wrażenie. Natomiast tego tak bezpośrednio rzeczywiście nie widać. Wydaje mi się, że to jest właśnie kierunek, którym powinniśmy sprzyjać, bo koszty eksploatacji takiej hali, utrzymania gwałtownie maleją. Inwestycji zadowoleni są uczniowie, którzy liczą na to, że dzięki hali będą rozwijać swoje sportowe pasje i odnosić sportowe sukcesy. U mnie hala jest nowa, będziemy mogli dużo ćwiczyć i przygotować się bardzo dobrze do zawodów różnego rodzaju piłki nożnej, piłki ręcznej czy siatkówki, jak również u nich hokeja i różnych innych rodzajów sportów. Dla nas jako uczniów to będzie bardzo duże miało znaczenie, ponieważ ta sala, która znajdowała się obok budynku A, była dość mała i ciężko było zmieścić na przykład parę klas na jednej godzinie, więc uczniowie będą rozwijać coraz bardziej swoje umiejętności, gry w różne dyscypliny sportowe. Jest to dla nas wielka rzecz, wielka sprawa, która, tak szczerze powiem, chyba nam się należała, ponieważ jesteśmy największą placówką i ta młodzież, która naprawdę dziś jak Państwo byliście świadkami tego, co potrafi ta młodzież, jakie ma talenty i zdolności. Należało im się. Młodzież jest szczęśliwa, a jak jest młodzież szczęśliwa, to ja wraz z nią, tak? Wykorzystamy optymalnie tą salę. Z okazji otwarcia hali młodzież przygotowała program artystyczny oraz sportowe pokazy.